Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś o polskich matrioszkach Kremla. Ilu Rosjan po 1945 roku udawało Polaków? Matrioszka to drewniana rosyjska zabawka składająca się z wydrążonych w środku lalek, włożonych jedna w drugą. Jest symboliczną rosyjską zabawką. Tak symboliczną, że właśnie w ten sposób nazywano rosyjskich nielegałów, inaczej śpiochów. Świetnie wyszkolonych, przeszkolonych agentów, oficerów wywiadu, którzy byli przerzucani do innych krajów, gdzie udawali albo miejscowych, albo innych obcokrajowców, pracując na rzecz Związku Sowieckiego. Później w Rosji, ponieważ nielegałowie działają jako taka tajna rosyjska broń nadal. Sprawa nie jest tylko i wyłącznie kwestią zainteresowania amatorów spiskowej teorii dziejów. Po 1989 roku w Polsce wykryto kilkanaście matrioszek. Jedna z nich sama zgłosiła się do polskich służb. Historycy spekulują jednak, że korzystając z zamieszania i śmierci milionów ludzi w czasie II wojny światowej, Rosjanie zaczęli używać dużej liczby fałszywych tożsamości polskich, żeby legendować swoich oficerów w innych krajach. Najpierw w Polsce, a potem wyjeżdżali na zachód. Część jednak zostawała u nas i robiła ogromne kariery. W wydanej kilka lat temu książce Czas nielegałów. Krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów. Pułkownik Piotr Wroński, były oficer wywiadu, a wcześniej Służby Bezpieczeństwa, postawił hipotezę, że matrioszką był sam generał Czesław Kiszczak. Architekt III RP, człowiek, który był brutalnym, acz skutecznym szefem policji politycznej przez ostatnie dekady PRL-u. Sam Kiszczak, według niektórych historyków, był też oficerem prowadzącym generała Wojciecha Jaruzelskiego, stąd też ich współpraca. Jaruzelski był współpracownikiem informacji wojskowej o pseudonimie Wolski. W każdym razie odnośnie Kiszczaka te podejrzenia były bardzo tutaj dobrze uzasadnione. Zaraz je Państwu przytoczę. Co ciekawe, także samego Jaruzelskiego niektórzy sugerowali, że to nie jest możliwe, aby taką karierę komunistyczną zrobił potomek szlacheckich rodów. Te plotki były tak silne, że zaprzeczała nawet nimi Monika Jaruzelska. W każdym razie sprawa się opierała o takie domorosłe śledztwa, ale nie było tak poważnych argumentów jak w wypadku Czesława Kiszczaka. Wroński nie wymienia zresztą nazwiska Kiszczaka, ale podał wystarczająco dużo faktów, aby czytelnicy nie mieli wątpliwości, o kim pisał. Najpierw dość dokładnie opisał, może to być hipoteza, historię dziecka, nazywa go Sieriożą z białoruskiej wioski, które w dzieciństwie osłuchało się z językami polskim, białoruskim, jidysz. No jak dużo dzieci w latach 30. stało się sierotą i trafiło do domu dla dzieci wrogów ludu. Tam dostrzeżono jego talent, wpajano mu nie tylko miłość do kraju rad, ale rozwijano znajomość języka polskiego, polskiej kultury i historii, oczywiście z sowieckiej perspektywy. Później go nauczono zasad walki tajnych służb, dywersji, nauczono jak zmagać się z wrogami sowieckiego państwa. W pewnym momencie zaprzestano tej nauki i skoncentrowaniu się do nauczeniu go, jak być Polakiem 24 godziny na dobę. Zakazano mówić po rosyjsku.
Po takim wstępie opisuje historię swojego głównego bohatera, Czy. Urodził się w małym miasteczku na południu Polski, blisko granicy z Niemcami. Jego ojciec był robotnikiem. W latach 30. cierpiał biedę, bo jego ojca zwolniono z pracy. Podobno brał udział w strajku robotników. Podobnie było oczywiście w wypadku ojca generała Kiszczaka. Czy podobnie jak Kiszczak został skierowany na robotę do Wrocławia. Później Kiszczak uciekł i w niejasnych okolicznościach trafił do Wiednia, gdzie zaczęła się jego wielka kariera. Wroński sugeruje, że prawdziwy Kiszczak został przejęty przez Rosjan, a jego miejsce zajął podobny człowiek. Podkreśla oczywiście, że to scenariusz, a nie zapis historyczny. Później opisuje wielką karierę Czy w strukturach PRL-u. Wrócił do Polski, skończył szkołę Polskiej Partii Robotniczej, służył w wojsku, w informacji wojskowej, pojechał na misję zagraniczną, w końcu został szefem wojskowych służb specjalnych, ministrem i wicepremierem. Zorganizował rozmowy z opozycją i długo sobie żył na spokojnie na emeryturze. Na krótko przed śmiercią obudził się w nim Sieriorza. Przypomniał sobie Czepietowo sąsiadów, ikony w rodzinnej chacie, gdy zmarł, Sieriorza znów się odezwał i pochowano go na prawosławnym cmentarzu z pełnym prawosławnym obrządkiem, napisał Wroński. Czesława Kiszczaka też nieoczekiwanie pochowano na cmentarzu prawosławnym. Słabym punktem tej opowieści Wrońskiego jest historia rodziny Czesława Kiszczaka, która przeżyła wojnę. Wroński przytomnie zauważa, że istnienie jakiejś rodziny powojennej nie jest przekonującym dowodem na nieprawdziwość hipotezy o matrioszce. Podobnie jest z rodziną generała Czy, który praktycznie jest całkowicie pomijana w oficjalnych dostępnych biografiach. Czy był jedynakiem, miał dziadków, innych krewnych? Cisza. Ocaleni mogli też zostać odpowiednio potraktowani przez NKWD. Trzeba przecież zabezpieczyć naszego nielegała przed dekonspiracją. W tym frontowym bałaganie i tak cała wina spadnie na Niemców, napisał Wroński. Jednak bez przeprowadzenia badań DNA trudno jest rozstrzygnąć, czy hipoteza Wrońskiego jest prawdziwa. Błyskawiczna kariera Kiszczaka na początku PRL, już w Londynie, był pracownikiem w Londynie w 1946 roku, był pracownikiem misji wojskowej, daje do myślenia. Na początku sowieckiej Polski takie kariery mogli robić tylko ludzie, do którym naprawdę ufano. Zresztą zdaniem Wrońskiego w wypadku Kiszczaka, Czy w książce, Rosjanie popełnili błąd, przyznając mu order wojny ojczyźnianej pierwszego stopnia. To order, który dostawało się za konkretne czyny bohaterskie. W biografii Czy nie ma nic wskazującego na jego pobyt na froncie i walkę wraz z Armią Czerwoną lub berlingowcami. Chyba że Czy jeszcze jako seriorza odznaczył się w boju. Spekuluje sobie Wroński. Znacznie więcej jest relacji dowodzących, uwaga, że matrioszką przynajmniej w jakimś momencie swojej kariery był pierwszy prezydent PRL-u Bolesław Bierut. Są silne poszlaki, by twierdzić, że zrzucony w 1943 roku do Polski Bierut nie był przedwojennym Bolesławem Bierutem, ale agentem sowieckim dublerem Bieruta. Prawdziwy Bierut został zrzucony później i przez jakiś czas działali wspólnie. Tak mówił w 2007 roku wybitny historyk profesor Paweł Wieczorkiewicz. Tą hipotezę profesor Wieczorkiewicz opiera na minimum dwóch źródłach. Przedśmiertnej relacji Piotra Jorszewicza opublikowanej przez Bogdana Rolińskiego, a także relacji dość dobrze opartej na źródłach, że prawdziwy Bierut został zamordowany w 1947 roku w Krakowie. Oficer ochrony prezydenta opisuje zamach na Bieruta w hotelu francuskim w Krakowie. Zabójca miał mundur pułkownika NKWD i został zastrzelony przez ochroniarzy. Stwierdzono śmierć prezydenta, a po pół godzinie przybywa Bierut i mówi, że nic się nie stało. Do tego dochodzą opowieści otoczenia Bieruta, mówiące, że bardzo się zmienił, inaczej się zachowuje, prawie nie poznaje ludzi, opowiadał profesor Wieczorkiewicz. Dodając, że Jaroszewicz, sam będący sowieckim agentem, wiedział, o czym mówi. Kolejną poszlaką jest to, że po 1943 roku, gdy Bierut wrócił do Polski, zerwał kontakty z żoną Janiną Górzyńską. Śmierć generała Karola Świerczewskiego łączona jest właśnie z faktem, iż miał on ogromną wiedzę na temat umieszczonych w Polsce matrioszek. Wersja o śmierci w zasadzce ukraińskiej partyzantki jest dziś mało wiarygodna. Pytanie jest raczej o prawdziwe powody likwidacji legendarnego Waltera, a te mogły być przyziemne podstawy chęci zabezpieczenia cennej agentury przed oficerem, który
pod koniec życia bardzo mocno zatracił się w alkoholu i był po prostu niestabilny. Akurat Świerczewski akurat był tym, za kogo się podawał, czyli Polakiem wysługującym się Sowietom. Wroński w swojej książce zawiera również opis spowiedzi, do jakiej doszło na początku lat 90. przed polskimi służbami. Mający około 70 lat mężczyzna, pracownik likwidowanej państwowej firmy, przyznał, że jest Rosjaninem oficerem KGB, którego w roku 1956 roku zaopatrzono w dokumenty polskiego zesłańca i wysłano do Polski. Zajmował się pracą w okolicy stacjonowania północnej grupy Armii Czerwonej i chronił jednostkę przed penetracją wrogich sił i obcej agentury. Nie miał jakiegoś specjalnego wynagrodzenia poza tym, co oficjalnie zarabiał. Był sierotą. Przeszedł badania na wykrywaczu kłamstw, które potwierdziło, iż mówi prawdę. Nawet gdy mówił, że nie szkodził Polsce. Przy okazji dał polskim służbom prezent. Powiedział, że wraz z nim przyjechało do Polski dwóch innych nielegałów. Obaj osiedlili się na ziemiach odzyskanych, aby w latach 60. wyjechać do Niemiec jako repatrianci niemieccy. Prawdopodobnie przyjęli tożsamość żołnierzy niemieckich pochodzenia śląskiego, a ci po prostu w sporej części po wojnie wyjechali do Niemiec. W 2004 roku wybuchł również w Polsce skandal dotyczący żony znanego polityka Platformy Obywatelskiej. Poczytny tygodnik napisał głośno komentowany artykuł zatytułowany "Czy ów polityk, w tamtym czasie realny kandydat na polskiego premiera, sypia z agentem KGB. Żona polityka pochodziła ze Związku Sowieckiego i wyjechała do Niemiec w ramach repatriacji. Samego zainteresowanego o fakcie, iż jest świadek na uczestnictwo jego małżonki w tym kursie, poinformował ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z poważnej sprawy zrobiono w ten sposób groteskę. Tymczasem sprawa wymaga wyjaśnienia. Jak zauważa Wroński, komentując tą sprawę, możliwości jest kilka, z których, gdyby były prawdziwe, no są groźne dla Polski. Nasz bohater podał, że rodzina opierała się komunizmowi, a mimo to jeden z jej członków został za to uwięziony. Mimo to w roku 1976 Breżniew zezwala państwu X opuścić Sowiety i osiąść w Niemczech Zachodnich. Kolejny zwrot to rok 1986. Nasz X postanawia wspomóc polskie podziemie i pojawia się w naszym kraju, zaprzyjaźnia się z jedną z tych osób i potem zawiera z nią związek małżeński, wchodząc w ten sposób w orbitę rządową i docierając do kół, które kierują naszym krajem lub które kierować nim będą w przyszłości. Jest wyłącznie osobą z koneksjami i dotarciem, co mogło czynić ją wartościowym źródłem informacji, jednocześnie poprzez związki rodzinne wartościowym agentem wpływu. Mogło, bo historia skłania tutaj do postawienia trzech hipotez. X mówi prawdę, X jest rosyjskim agentem lub nielegalem, X jest agentem służb niemieckich podstawionym przez Rosjan bądź zwerbowanym po osiedleniu się w Niemczech, napisał Wroński. W każdym razie zdetonowanie tej sprawy przez szefa ABW pokazuje niefachowość, by nie rzec bezsilność polskich służb, gdy stykają się z taką sytuacją dosyć skomplikowaną. To, że to wszystko nie są historie z mchu i paproci, to pokazuje historia opisana kilka lat temu przez The Guardian. Ona nawiązywała do, to jest brytyjski dziennik, tekst opisywał historię z 2010 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych upolowano bardzo dużą liczbę nielegałów. Tekst opisywał historię Donalda Hatfielda i Tracy Foley i ich dwójki synów, Tima i Alexa. Dzieci były urodzone w Kanadzie, natomiast dowiedziały się, że są tak naprawdę córką rdzennych Rosjan, oficerów wywiadu. No i młodszy stoczył wieloletnią batalię o przywrócenie mu obywatelstwa, zakończoną w 2019 roku sukcesem. No i to tylko ta historka na koniec pokazuje, że historyczne uwarunkowania po prostu problemu powojennego używania nielegalów w Polsce tak naprawdę nie zostały przebadane, nie zostały w żaden sposób zdiagnozowane to zagrożenie. W każdym razie można przyjąć, że takich osób było kilkadziesiąt. Kilkaset
to już raczej jest za duży szacunek, ponieważ wyszkolenie takich nielegałów jest po prostu niesłychanie kosztowne. Utrzymanie takiej agentury lojalnej w drugim pokoleniu byłoby też niesłychanie kosztowne. W każdym razie to w kontekście to wszystko, na przykład w kontekście imigracji dosyć niekontrolowanej z tamtych terenów, wydaje się, że znajomość historii i takiego głównego produktu eksportowego, szpiegowskiego rosyjskich służb specjalnych, czyli nielegałów, powinna bardzo ostrożnie podchodzić do tego rodzaju zagrożenia. Szanowni Państwo, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie go jak najszerzej. A Państwu polecam najnowszy numer Historii bez cenzury. Tutaj na okładce jest Putin Han. Dlaczego Rosjanie zachowują się jak barbarzyńcy? To jest mój tekst, który napisałem dla Państwa o tym, że barbarzyństwo wynika z faktu Rosjan, bałażeństwo rosyjskich wojsk, że to nie jest cywilizacja europejska, to jest cywilizacja azjatycka i sama nazwa Rosja pochodzi dopiero z XVIII wieku, kiedy Rosjanie ją, znaczy obecni Rosjanie ją ukradli od Ukraińców, bo tak nazywano państwo kijowskie w X wieku. Wcześniej, do XVIII wieku, to było po prostu księstwo moskiewskie, carstwo moskiewskie. W każdym razie Putin Han to jest jedne, jak Niemcy kradną nam Kopernika, to jest drugi artykuł wybity na okładce. Sam się z niego dowiedziałem, drodzy Państwo, czytając, że wszelkie plotki o niemieckich korzeniach Kopernika zostały wymyślone po to, żeby go zawłaszczyć sobie, kiedy teoria, którą głosił odkrywcza, że to Ziemia kręci się wokół Słońca, została potwierdzona, czyli kiedy stał się wielkim uczonym. Oprócz tego, drodzy Państwo, w numerze naprawdę wiele ciekawych tekstów, ale polecę jeszcze prezydent USA, wybitnym związkowcem. Nie byle jaki prezydent, bo słynny guru konserwatystów i wolnorynkowców Ronald Reagan był szefem jednego z najbardziej wpływowych związków zawodowych w historii aktorów. I to on był przywódcą jednego z najskuteczniejszych strajków w historii Ameryki. Prezydent Reagan, wybitnym działaczem związkowym, to również najnowszej historii bez cenzury polecam.